i długo oczekiwany Marcin Filipczak, w końcu wracasz do pełnoprawnego MMA, można powiedzieć, pełnego MMA po różnego rodzaju przygodach z kontuzjami, po tym co widzieliśmy, jak w ogóle przygotowania poszły i przede wszystkim pytanie, jak ty się czujesz teraz? Witam wszystkich serdecznie. No czuję się dobrze, tak. Dostałem zgodę od 1 lutego na rozpoczęcie treningu w MMA, pełnoprawnego MMA. Żebym robił wszystko, no i zacząłem, tak? 2 miesiące wystarczyło, żeby przygotować optymalną formę i jestem gotowy. Arkadiusz Jędraczka, straszny twardziel. Czego się spodziewasz? Twardej bitki jutro? Jestem bardzo dobrze przygotowany. No może po tych porażce i kontuzji, drugiej porażce w tym boksie. Znaczy też sobie taki rachunek sumienia zrobiłem. Wierzyłem zawsze w swoją stójkę, no to jeszcze bardziej ją poprawiłem, jeszcze bardziej w nią wierzę, czuję się mocno, jest twardy, tak? No ale mam swoje plany na niego naszykowane i wiem, że uda mi się go robić. Marcin, zauważyłem, że bardzo niską wagę wnieśliście, do tej pory gdzieś tam konsekwentnie te, kiedyś wcześniej oczywiście 84, ale teraz ostatnio 93, a dzisiaj, jeśli się nie mylę, to ledwie 90 przekroczyłeś, tak? Tak, dzisiaj było 89-800. Nawet nie przekroczyłeś. No bo biliśmy się do limitu 90 kg, no, czyli 200 gram zapasu, tak, to jest zawsze elegancko, bez problemu. No zobaczymy jak ty pokaże ta walka i zobaczymy nasze plany, tak? Z tyłu głowy gdzieś może zejść niżej kategorię, ale to mówię, zobaczymy, po tej walce będziemy planować. Powrót na fen? Mówię, wszystko ta walka okaże, tak? Nie chcę myśleć o niedzieli, bo w sobotę miłe putną. Skupiam się na Arku, wiem, że muszę to wygrać, wygram to i wtedy możemy rozmawiać. W takim razie tak, dajcie dobrą walkę, liczę na to, że w pełni zdrowia, że wszystko będzie w porządku, że nie będzie żadnej kontuzji. No i co, zobaczymy kto zwycięży w sobotę w Pawianicach. Dziękuję, zobaczymy, pozdrawiam wszystkich.